Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani w kolejnej lekcji religii w domu. Przejdźmy od razu do pytań z poprzedniej lekcji, żeby sprawdzić, czy uważnie mnie słuchaliście, czy zapamiętujecie to, o czym mówimy i co się dzieje na naszych lekcjach. I pierwsze pytanie. Co robiła Pandzia przez całą poprzednią lekcję? Pandzia przez całą poprzednią lekcję czytała ze swojej malutkiej książeczki i ponieważ mówiliśmy o czytaniu między innymi. A jeśli o czytaniu, no to drugie pytanie. Jaka jest najważniejsza ze wszystkich książek na całym świecie? To jest oczywiście Biblia, czyli Pismo Święte. I trzecie pytanie, które trochę jest na pomyślenie, możecie na dłużej zatrzymać odtwarzanie filmu, zastanowić sobie i poprzypominać, jakie wydarzenia, jakie osoby, jakie sprawy opisane w Piśmie Świętym pamiętacie. Mówiliśmy oczywiście o wielu różnych, każdy może pamiętać co innego. Na przykład o stworzeniu świata, o Adamie i Ewie, o Panu Jezusie, na przykład o Jego chrzcie i o Janie Chrzcicielu, czy też ta historia, którą opowiadałem Wam na ostatniej lekcji, opowiedziana przez Jezusa, przypowieść o synu marnotrawnym. Zapomniałem Wam też powiedzieć na poprzedniej lekcji, że modlitwa Ojcze Nasz, którą wspólnie odmawialiśmy, ona też jest zapisana w Piśmie Świętym. Mam nadzieję przy tej okazji, że zrobiliście pracę, o którą Was prosiłem. Napisaliście ładnie, kolorowo tekst modlitwy pańskiej i udekorowaliście jakąś ładną ramką. Przyszło mi do głowy, że ci, którzy chcą, mogą poprosić rodziców, żeby zrobili zdjęcia tych Waszych prac i wysłali mi przez internet na ten adres. Ten adres będzie też w opisie pod tym filmem. A ja najładniejsze z tych prac pokażę w kolejnym odcinku naszych lekcji w domu. Dzisiaj też mam przy sobie Pismo Święte i chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę o innej postaci, która tutaj jest opisana, a mianowicie o Maryi. To jest jeden z bardzo różnych obrazków, jak można sobie wyobrażać, jak wyglądała Matka Boża razem z małym Jezusem. Mówiliśmy na naszych lekcjach kilka razy o Maryi, naszych lekcjach w szkole. Na przykład o tym, że Maryja jest niepokalana. Pamiętacie, co to znaczy? To znaczy, że nie miała grzechu pierworodnego. Także w Piśmie Świętym jest opisane spotkanie Maryi z aniołem Gabrielem. Anioł przyszedł do niej, żeby zapowiedzieć jej, że będzie matką Syna Bożego, Jezusa, i powiedział do niej takie słowa. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Czy z czymś Wam się kojarzą te słowa? Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą? Oczywiście z modlitwą Zdrowaś Maryjo. Kiedy tę modlitwę odmawiamy, to powtarzamy słowa anioła. W taki sposób anioł przywitał Maryję. Chciałbym Wam teraz zaśpiewać piosenkę o Maryi oczywiście. Może Wam się spodoba, może będziecie chcieli się jej nauczyć, ale teraz przede wszystkim posłuchajcie. Jezus swoją matkę pozostawił, byś w swym życiu miał do kogo iść. Ona swą opieką cię otoczy,
zwlekając pójdziesz dziś. Do jej stóp pochyl się i pozostaw swoje troski jej. Ona z sercem swym matczynym nieustannie czeka, abyś wyznał to, co gnębi cię. Do jej stóp pochyl się i pozostaw swoje troski jej. Ona z sercem swym matczynym nieustannie czeka, abyś wyznał to, co gnębi cię. Ta piosenka przypomina nam o jednej bardzo ważnej sprawie, że Maryja jest nie tylko matką Pana Jezusa, ale jest także naszą matką. Nie znaczy to, że zastępuje nam naszą mamę, którą każdy ma, ale chodzi o to, że Maryja kocha wszystkich uczniów Pana Jezusa tak, jakby byli jej własnymi dziećmi. A teraz jeszcze chciałbym wam opowiedzieć pewną historię, która jest z nią związana, ale nie jest opisana w Piśmie Świętym, bo wydarzyła się dość niedawno. To znaczy dla nas dawno, bo 100 lat temu, ale w porównaniu z tym, jak stare Pismo Święte jest, no to całkiem niedawno. Ta historia miała miejsce w Portugalii, w mieście Fatima. Wtedy była to malutka miejscowość, teraz Fatima jest dość dużym miastem. 100 lat temu mieszkała tam trójka dzieci. Franciszek, Łucja i Jacynta. Łucja była najstarsza, miała 10 lat, Franciszek miał 9 lat, a Jacynta 7, czyli mieli mniej więcej tyle lat, co wy. W tamtych czasach biedne dzieci nie chodziły do szkoły, a Łucja, Franciszek i Jacynta byli właśnie biedni. Mieszkali na wsi i pomagali swoim rodzicom w gospodarstwach rolnych. Między innymi te dzieci pasły owce. Do tego nie trzeba było być dorosłym, nie trzeba było jakiejś szczególnej siły. Trzeba było tylko codziennie wyprowadzić owce na pastwiska i pilnować, żeby żadna nigdzie nie uciekła. I któregoś razu, a dokładnie było to w 1917 roku, 13 maja, ukazała się im Maryja. Ukazała się im, jak mówili, piękna pani. I Maryja rozmawiała z nimi przez jakiś czas, a potem zapowiedziała im, że przez pół roku, co miesiąc, będzie przychodzić, pojawiać się w tym samym miejscu i prosiła, żeby dzieci do niej przychodziły. I rzeczywiście, od maja do października, każdego 13 dnia miesiąca, dzieci wracały w to samo miejsce i spotykały tam Maryję. Ona opowiadała im o różnych rzeczach, ale przede wszystkim powtarzała za każdym razem jedną prośbę. O to, żeby się modliły, a dokładnie, żeby odmawiały różaniec. Maryja poleciła, żeby w tej modlitwie prosiły Pana Boga zwłaszcza o dwie rzeczy. O pokój na świecie, a druga rzecz, miały się modlić za grzeszników. Bo jest na świecie bardzo dużo takich ludzi, którzy nie wierzą w Pana Boga, którzy robią bardzo złe czyny i przez to są sami nieszczęśliwi i jeszcze sprawiają nieszczęście innym. Więc dzieci miały się modlić właśnie przede wszystkim w takich dwóch intencjach. Postawiono tam figurkę Maryi, według tych opisów, jak dzieci widziały Matkę Bożą, potem kapliczkę, a po jakimś długim czasie postawiono tam wielki kościół. I współcześnie bardzo wielu ludzi z całego świata przyjeżdża do Fatimy, żeby odwiedzić właśnie to miejsce, w którym Maryja ukazywała się trójce małych dzieci. Zobaczcie, jak wyglądają teraz modlitwy i nabożeństwa w Fatimie. Amen, amen.
To bardzo ciekawe, że od trójki małych dzieci rozpoczęła się historia, która teraz przyciąga do Fatimy setki tysięcy i miliony ludzi z całego świata. Może i wy kiedyś wybierzecie się tam ze swoimi rodzicami. A tymczasem myślę, że najlepiej zrobimy, jeśli spełnimy prośbę Maryi, jeśli będziemy się modlić, odmawiając różaniec za grzeszników i o pokój na świecie. Więc chciałbym, żebyście po skończeniu tej naszej dzisiejszej lekcji, a może dzisiaj wieczorem, sami albo może z waszymi rodzicami, z waszymi rodzinami, odmówili jedną dziesiątkę różańca. Mam ze sobą różaniec. Przypomnę wam, w jaki sposób się nim posługujemy. Żeby odmówić jedną dziesiątkę, łapiemy taki najpierw pojedynczy koralik i trzymając ten koralik, odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz. Potem na kolejnych 10 koralikach odmawiamy modlitwę Zdrowaś Mario. A na koniec chwała Ojcu. Jeśli ktoś jeszcze nie zna modlitwy chwała Ojcu, może się jej szybko nauczyć. Brzmi ona tak. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. A więc, żeby odmówić dziesiątkę różańca, odmawiamy raz Ojcze Nasz, 10 razy Zdrowaś Maryjo i raz chwała Ojcu. Jeśli odmawiając te modlitwy będziemy pamiętać i prosić Boga za grzeszników i o pokój na świecie, to wypełnimy tę prośbę, którą Maryja przekazała nam przez dzieci z Fatimy. To wszystko w dzisiejszej naszej lekcji w domu. Mam nadzieję, że się wam podobało, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zapamiętacie, że Maryja jest waszą mamą i będziecie się często do niej modlić. A tymczasem do zobaczenia na następnej lekcji. Szczęść Boże!